Witajcie kochani. Dzisiaj wam opowiem, jak ja poznałam Chrystusa. Wyglądało to tak, że kiedy miałam 6 lat, mama z swoich powodów oddała mnie do dziadków. I wtedy zaczęły się dziać straszne rzeczy. Jak dla mnie. Pamiętam, jak 11 lat dziadkowie mnie wychowywali. Pamiętam, jak siedziałam w pokoju przez wiele lat i płakałam, bo potrzebowałam mamy. Tata gdzieś był sobie, widywałam go, ale nigdy się do mnie nie przyznawał. W mojej głowie zaczęły roić się rzeczy, myśli, że nie będę się uczyła w szkole, dlatego, bo nie mam dla kogo. I faktycznie tak było. Gdy chodziłam do szkoły, przychodziłam tylko z klasy do klasy, ponieważ nauczyciele byli mi przychylni. Tak, nie wiem, czy bym wyszła z tej szkoły, ale zawsze w głowie miałam, że wrócę do mamy. Mama mieszkała 230 km ode mnie, więc kontakt miałyśmy tylko telefoniczny i pisała do mnie listy. Więc moje myśli były takie, że wrócę do mamy. I faktycznie tak było. Ja wróciłam do tej mamy, do Żelazowa, mojego miasta. I tam zaczęły się dziać następne rzeczy. Wróciłam do mamy, jak miałam 17 lat. Jak tylko wróciłam, poznałam człowieka. Ten człowiek był starszy ode mnie o 13 lat. Zakochał się we mnie, ja w nim nie. Ja po prostu byłam tam sama, nikogo jakby nie znałam i pomyślałam, że będę miała z nim jakąś relację po prostu. Był starszy ode mnie, nie miałam nigdy taty, więc pomyślałam, że mnie jakoś poprowadzi w tym moim życiu. I tak się z tym człowiekiem związałam. Nigdy go nie kochałam, nigdy do niego nic nie czułam. No i stało się tak, że w pewnym momencie pożądliwość zaczęła panować w moim życiu i zaszłam w ciąży. Dowiedziałam się, że jestem w ciąży, mając 18 lat. Było to dla mnie straszne. Przeżyłam koszmar. Mówiłam sobie, no to co teraz będzie? Ja nie chcę tego dziecka, ja nie będę potrafiła tego dziecka wychować. Ten człowiek nigdy mi nic nie potrafił zapewnić. Kiedy byłam w ciąży, chodziłam praktycznie w jednych parach spodni. Może dwie bluzki miałam na zmianę. No i tak w mojej głowie cały czas było, że i tak nie będę z tym człowiekiem, ale ja byłam z tym człowiekiem. Ponieważ nie było szansy, żebym ja od niego odeszła. Z mamą nie miałam takiej relacji, ponieważ moja mama też była w domu dziecka. I ona mi nie umiała okazać miłości, nie umiała mi tego pokazać, a ja sobie tak sama się wychowywałam i szłam dalej tą drogą. I w pewnym momencie postanowiłam, że odejdę od tego człowieka, ponieważ ja nic, ten człowiek jakby nie dawał mi miłości, tylko bardziej żył z pożądliwości do mnie. Ja to zobaczyłam, a ja oczekiwałam, że jeżeli ani mama, ani tata mi nie dali tej miłości, to chciałabym mieć tą miłość w tym, żeby ten mężczyzna mi ukazywał tą miłość, tak? No i ja widziałam pewne rzeczy, odeszłam od tego człowieka i w pewnym momencie wróciłam do mamy. Moja córka miała 8 miesięcy i wydarzyła się taka sytuacja, że pokłóciłam się ze swoją mamą. A że nie miałam takiej miłości, bo nie umiałam jej okazać, to wyrzuciła mnie z domu. Ale na szczęście poznałam człowieka i ten człowiek mnie przygarnął do siebie, do domu, do obcej rodziny. Nie było mi łatwo, ale mieszkałam tam z 5 lat. Związałam się z tym człowiekiem, tylko też jakby widziałam, ja nie miałam, po prostu nie miałam miłości, bo nie miałam jej ukazanej. I nie umiała mi ukazać mojej córce. Moja córka zaczęła to widzieć, tak, że ja jej nie umiem jej przytulać. Doszło do takiego stopnia, że ja miałam do swojej córki obrzydzenie. Ja jej nie potrafiłam pocałować,
przytulić. I w pewnym momencie chciałabym, żeby ten mężczyzna, z którym byłam, żeby on kochał moją córkę. Żeby on ukazał jej miłość, ale tak nie było. Ten mężczyzna tego nie umiał zrobić. Jeszcze chciałam powiedzieć, że z tym mężczyzną, którym mam dziecko, ten mężczyzna był zawsze w moim życiu. Ten mężczyzna był we mnie tak zakochany, że dla mnie to było psychiczne. On się zachowywał bardzo źle i jakby on, ja miałam swoje życie, ale on jakby był w moim życiu zawsze. Doprowadziło to do takiej sytuacji, że 9 lat byłam wykorzystywana seksualnie przez niego. Nie chciałam pewnych rzeczy robić, ale nie umiałam się od tego człowieka uwolnić. Modliłam się do Boga, używając słów, że ja wiem, że jakoś to się skończy. Ja nie wiedziałam, jak to się skończy. 9 lat to tak trwało. Córce nie umiałam ukazać miłości. Zaczęłam widzieć pewne rzeczy w swoim życiu, że ja nie umiem dać córce miłości. I zaczęłam modlić się do tego Boga i mówić, wiesz, ja nie umiem dać jej miłości. W pewnym momencie, w paru latach, byłam sama w domu i już w takim ciężkim upadku cały czas były myśli, że nie mam tego żyć. Moja córka miała 3,5 roku, jak powiedziała mi, że mnie nienawidzi. My się cały czas dojeżdżałyśmy we dwie. Ja ją, ona mnie. Ja ją wyrzucałam, ciuchy jej wyrzucałam. W wieku, nie wiem, miała 6 lat, wyrzucałam jej ciuchy. Mówiłam, że ja idziesz do taty, idziesz do ojca, będziesz z ojcem. Ja w mojej córce widziałam tego człowieka, który mnie krzywdził wiele lat. Ja widziałam jej charakter, jego. Ja widziałam ją jako po prostu tego człowieka. I we mnie była taka do tego człowieka obrzydliwość, ja tego człowieka nienawidziłam. I ja to jakby na moją córkę też przeroiłam, tak, że po prostu nie dość, że nie umiałam jej kochać, nie umiałam jej dać miłości, nie umiałam, patrzyłam na nią jak na tego ojca jej, ale w pewnym momencie mojego już ciężkiego upadku, kiedy te ciężary były na mnie, ja wszystko to przejęłam, ja zaczęłam być jako mężczyzna w domu, jako kobieta, ja robiłam wszystko, ja się starałam swoimi wysiłkami i w pewnym momencie, będąc w domu, powiedziałam, że nie mam po co żyć. I postanowiłam, że... A, jeszcze było tak, że moja córka powiedziała mi, jakbyś umarła, to nawet bym nie płakała za tobą. I te myśli były tak we mnie silne, że one z dnia na dzień się powiększały. I ja mówię sobie, to ja ci pokażę, że ja umrę, a ty będziesz za mną płakać. I wtedy, kiedy mieszkałam na 4. piętrze, powiedziałam, że wyskoczę z tego balkonu i nie będę miała, i pokażę mojej córce i wszystkim, że będą za mną płakać. I wydarzyło się coś takiego, że ja przyszłam do Boga, płakałam, obnażyłam mu się cała i powiedziałam mu tak, albo mi teraz dasz miłość do mojej córki, albo ja nie mam po co żyć. I w pewnym momencie napisał do mnie mój były mężczyzna, który jest nawrócony, co u ciebie słychać? I ja mu odpisałam, wiesz, ja nie mam po co żyć, ja nie mam dla kogo żyć, ja nie umiem swojej córki kochać, ja chcę ją kochać, ale ja jej nie umiem. Ja wiele lat się z tym jakby zmagałam, ja robiłam coś, ale ja nie umiałam jej dać tej miłości. I on mi odpisał, przestań, co ty piszesz, pójdziesz ze mną do kościoła, zobaczysz, Bóg jest żywy, On cię uwolni, będzie wszystko dobrze. I w pewnym momencie ja mówię, no dobrze, ja pojadę do tego kościoła. Ja zobaczę, jak to jest, czy faktycznie ten Bóg da mi miłość. No i pojechałam tu do Warszawy, do kościoła. W pewnym momencie, jak ja tam przyjechałam, ja wiedziałam, że ja mam po co żyć. Ja zostałam uwalniana od różnych rzeczy. Ja tam przepłakałam 1,5 roku i wiedziałam, że mam po co żyć. I w pewnym momencie, kiedy jeździłam przez 1,5 roku z moją córką do kościoła, ja tam jeździłam, ale ja wiedziałam, że coś jest tam nie tak, że to nie jest tak, jak ja bym chciała. Że w pewnym momencie
rozwijać, troszeczkę mi było lepiej, ale ja czułam, że z powrotem wracam w depresję. Ja przez półtora roku, moja córka widziała, jak ja się zmieniam. Moja córka to wszystko wiedziała, ona też się zmieniała. Ona widziała, jak ja jej okazuję miłość i ona była szczęśliwa, ale w pewnym momencie z powrotem depresja wróciła i z powrotem wróciło, że ja podniosłam na nią rękę, krzyknęłam i ona w pewnym momencie, przez półtora roku dwa razy to zrobiłam i ona w pewnym momencie uciekła mi z domu. Uciekła do ojca, dzisiaj jest u ojca. Nie ma ze mną żadnej relacji. Ja wiem, że moja córka wróci. Ja obkładam ją wiarą. Ja się o nią modlę. Także na dziś jestem szczęśliwym człowiekiem. Jezus Chrystus uwolnił mnie. 9 lat byłam uzależniona od opalania na solarium. Kiedy miałam 19 lat, byłam tak odrzucona, że chciałam wyglądem. Chciałam jakoś wyglądać. Przyszła myśl, że zaczęłam się opalać. Przeżyłam piekło. Ja w pewnym momencie, kiedy zabrakło mi pieniędzy, poczułam, że coś się ze mną dzieje nie tak, że ja jestem uzależniona i to było straszne. Ja w pewnym momencie zaczęłam wołać do Boga, żeby mi pomógł, bo ja nie idąc tam, ja się czuję w depresji. Ja się czuję bardzo źle. Ja nie wiem, o co chodzi. Ja zaczęłam oszukiwać wszystkich obok siebie, rodzinę, mówić, że nie wiem, idę do sklepu, a szłam na solarium. Trwało to prawie codziennie prawie chodziłam. Było to straszne. Ja wiem, że dużo ludzi teraz jest uzależnionych od tego, ale nie muszą być uzależnieni. Mogą przyjść do Boga, Bóg ich uwolni od tak. Mnie uwolnił, słuchajcie, byłam 9 lat, od tak mnie uwolnił od opalania. Dziś mam pracę od Boga, jestem szczęśliwa. Bóg mnie uwolnił od tęsknoty do mojej córki, ponieważ ja bym nie mogła tego wytrzymać, że ona jest u ojca. I dzięki temu ja też funkcjonuję i wiem, że ona powróci. Na tą chwilę ona nie jest gotowa, ponieważ ja ją zraniłam, ja ją skrzywdziłam. To jest dziecko odrzucone, ale wiem, że jak powróci, to zobaczy to wszystko, zobaczy moją zmianę i będzie ze mną. Ja chcę, żebyście jedną rzecz dostrzegli. Bardzo istotną rzecz. Wiecie, ja poprosiłem, no tak, ja wiem, że to dla niej było trudne, bo jest to coś, co jest, tym bardziej, że to jest wszystko nagrywane, to potem idzie na cały świat. Znamy się z Natalką parę ładnych już miesięcy i wiem, jaka ona jest. Ale wiecie, co jest bardzo ważne dla mnie, co ona powiedziała? Ona powiedziała o pewnej rzeczy, że ona, nie wiem, czy wy to zauważyliście, brak miłości w życiu doprowadza do destrukcji życia człowieka. To jest destrukcja. Destrukcja. To różnie jest u różnych ludzi. Jedni mają patologiczne rzeczy, inni niepatologiczne. W ogóle brak miłości doprowadza do tego, że jest zniszczenie. I potem jest co? Jest spotkanie z jakąś miłością. Zawołanie do Boga o jakąś tam miłość, w jej rozumieniu, w jej pojęciu. I potem ona była przepłakana półtora roku. Wiecie, o co tutaj chodzi? To jest spotkanie z Bogiem, które zmienia wnętrze człowieka. Potem oczywiście jest progres, jest zmiana, ale następuje jakiś akt, jakieś miejsce spotkania. I te miejsce spotkania, ono jakby definiuje każdego człowieka i każdy inaczej to przeżywał, wiecie. Zauważcie tak, jest każdy człowiek inaczej coś przeżywa, ale potem jaki jest skutek? Jest inna, ona dzisiaj mówi, że ona teraz czeka na córkę, córka zobaczy, tak, mama jest inna. Mama jest jakaś inna. Rozumiecie?